wszystkich Państwa. Witam każdego z osobna, wszystkich razem. Jest mi bardzo miło, że Państwo tak licznie stawiliście się dzisiejszego wieczora w Teatrze Małym, żeby wspólnie najpierw pogratulować i wręczyć nagrody tym, którzy zdaniem prezydenta miasta Tychy najbardziej zasłużyli się w dziele promocji miasta poza granicami Tychów, wręczyć im nagrody, a później, żeby delektować się fantastyczną muzyką. W dziedzinie kultury tegoroczny absolwent ma 54 lata. Jest wybitnym pianistą, organistą, improwizatorem, aranżerem i kompozytorem, a także wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego kompozycje i opracowania przez wiele lat uświetniały największe wydarzenia liturgiczne w kraju i za granicą, w tym m.in. 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, ingres arcybiskupii kardynała Dziewisza w Krakowie, czy wizytę na krakowskich błoniach papieża Benedykta XVI. Jest także kompozytorem muzyki symfonicznej, kameralnej, chóralnej, organowej i również filmowej. Promuje miasto, w którym się urodził, w którym mieszka, w którym pracuje. Właśnie dlatego tegoroczna nagroda prezydenta miasta Tychy w dziedzinie kultury trafia do pana doktora Henryka Jana Potora. Zapraszam do Państwa. Nigdy nie robiłem niczego, żeby dostawić jakieś nagrody, ale bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi. Że niczego nie robiłem dla nagród, chyba że coś tam pisałem na jakiś konkurs, ale myślałem zawsze tylko przez pryzmat muzyki. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Proszę Państwa, 19 złotych medali, 21 srebrnych, 23 brązowe. To jest naprawdę imponujący dorobek dzisiejszych laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie sportu. Ale dodać trzeba, co może wydać się mało prawdopodobne, ale to jest prawda, że ten cały dorobek dotyczy tylko jednego 2013 roku. To wszystko dało tyskiemu klubowi pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu, do którego to sukcesu nasi zawodnicy dołożyli jeszcze zdobycie klubowego Pucharu Polski Juniorów. Szanowni Państwo, nagrodę prezydenta miasta Tychy w dziedzinie sportu w 2014 roku zdobywa młody, bo istniejący dopiero od 2010 roku, ale już bardzo utytułowany, jak zaznaczyłem na wstępie, tyski klub golfowy. Nasz sukces nie byłby możliwy bez wsparcia miasta. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie finansowe. Dziękujemy również Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za dbanie o miejsce, w którym możemy wszyscy ćwiczyć. Dziękujemy również naszemu trenerowi. Bez niego sukces nie byłby możliwy.